Wiecie pewnie, że jestem wielkim fanem stałych związków. Ja uwielbiam stałe związki. Są zajebiste. Przez pierwsze 4 miesiące. Wtedy nikt nie ma żadnych wad. Uj, tam, że nie umiesz gotować. Twoja matka jest naprawdę spoko, bardzo fajna, no. U mnie było w tym okresie tak cukierkowo, że do mojej dziewczyny mówiłem, a nie chciałabyś, żebym schudł troszeczkę? A ona, nie! Mogę ci robić laskę w deszczu i nie zmoknę. Optymistka. Ale po 4 miesiącach nadchodzi ten moment, że te wszystkie drobne rzeczy, które wydawało się, że możemy z tym żyć, nagle wkurwiają wszystkie naraz, w jednym momencie. U mnie było tak, że na imprezę się szykowaliśmy, ja już się ubrałem i ona do mnie mówi, w tym idziesz? Ja też ma to. Mówi, nie. Na chwilę założyłem. To jest strój, w którym wybieram strój. Ja w tym momencie zrozumiałem mojego ojca, naprawdę. Bo mój ojciec jest wiecznie wkurwiony. Bo mojej matki mówi, co się na obiad? Krupnik. Krupnik, kurwa! Przecież lubisz krupnik, wiem! To jest po prostu staż związku, nie? Ja teraz to rozumiem w 100%. Ale wiecie, kiedyś miałem takie ciężkie rozstanie bardzo z dziewczyną, którą bardzo kochałem. Była bardzo fajna, bardzo szczera. I jak ze mną zrywała, to pytałem się dlaczego. I bo ona była szczera, błąd z mojej strony. I ona powiedziała, bo nasze życie seksualne nie było dla mnie satysfakcjonujące. Ja mam takie, no to jest bomba, nie? I miałem dwie myśli, że pierwsza, że rozmiar rzeczywiście nie ma znaczenia. To jak pani patrzy. Nie, tam fałda na łudzie, fałda na łudzie. Ale miałem też drugą myśl, że może ja jestem gejem, nie? Słuchajcie, nikt nie pociąga mnie faceci w ogóle, ale może tego nie było tego żaru, może trzeba się przekonać, że jest się gejem. Więc umówiłem się z jakimś gejem na czacie, robię mu laskę w jakiejś uliczce i mówię, Boże, co ja robię? Ja mówię, tam chcę sobie bełtać w ustach. On się cieszy, dław się. Nie jest. Chyba nie jestem gejem. No. Ale może musi skończyć. Może wtedy coś się w głowie otwiera i polubię różowy kolor i... Więc jak już jestem w tej sytuacji, może przy okazji inne czynniki wyeliminuję, nie? Może... Bo trzeba jajeczek dotknąć. Nie, to nie to, to nie to. Może palec w dupę. Nie, to nie to. On się spuścił, ja się pożygałem, mówię, kur... Chyba nie jestem gejem. Ale może nie z tym. Może z kimś innym będzie zupełnie inaczej. Więc tylko dla pewności, powtórzyłem to jeszcze 40 razy. Aż w końcu takiej sytuacji się znalazłem, że jednemu gościowi robię loda, dwóm walę konia, jeden mnie wali w dupę, dwóch mniejszych kutasami po twarzy napierdala i doszło do mnie, że nie jestem gejem. Kto z was, panowie, jest taki przekonany o tym jak ja? Dzięki serdeczne, utrzymajcie się.